będzie tylko jedna msza święta z rozważaniem dla dorosłych. Będzie ona odprawiana o godzinie 6, a po niej godzinki ku czci Matki Bożej. Przerwane z gadaniem i programem dla dzieci o godzinie 17. Prosimy, by dzieci przychodziły z lampionami. Zapraszamy do udziału zarówno dzieci, jak i dorosłych. Msza święta poranna w niedzielę w Adwencie bez zmian, czyli o godzinie 7. W piątek uroczystość niepokalanego poczęcia na świętej Marii Panny. Zachęcamy do udziału w liturgii msze święte w kościele parafialnym o godzinie 6, 8.30, 10 i o 18. W kaplicy kierunku o godzinie 17. W tym dniu o godzinie 12 godzina łaski. Modlitwa z racji święta Matki Bożej niepokalana. W czasie tej modlitwy również koronka do Bożego Miłosierdzia. W tygodniu, w środę na 16 do kaplicy w piekiełku zapraszamy dzieci przygotowujące się do pierwszej komunii wraz z rodzicami. W środę o 17 spotkanie z gościem specjalnym dla grup parafialnych DSM-u, ministrantów, rektorów, a także zespołu Gloria Maryjna. Zapraszamy również pozostałe dzieci. W czwartek na mszę świętą o 17 zapraszamy kandydatów do bierzmowania z całej parafii. W piątek na 18 zapraszamy dzieci przygotowujące się do pierwszej komunii świętej wraz z rodzicami z tym barku. W sobotę o 10 próba zespołu Gloria Maryjna. Przyszłą niedzielę przypada Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. W tej razie będzie zbiórka do duszy na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Od przyszłej niedzieli członkowie parafialnego Caritas będą rozprowadzać w przedsionku Kościoła świece na stół wigilijny. Ofiary składane przy tej okazji: mała świeca od 9 zł, duża od 24 zł. Przeznaczone są na wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Zakreski można zaopatrzyć w opłatki na stół wigilijny. Czas przedświąteczny to czas dzielenia się dobrem, wzorem lat poprzednich. Prosimy o produkty dobrawcze świąteczne dla potrzebujących rodzin. Przez najbliższy czas w wielu sklepach, w tym barku i w kościele, wystawione będą kosze, gdzie można ofiarować swój dar. Można tam też znaleźć podpowiedź, jakie produkty są najbardziej potrzebne do paczki. Ufam, że dzięki Waszym wrażliwym sercom uda się zgromadzić potrzebne rzeczy. Dziękujemy właścicielom sklepów za możliwość zorganizowania zbiórki oraz za Waszą ofiarność. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Pojawiła się nowa propozycja dwumiesięcznego Gościa Niedzielnego, bogato ilustrowany magazyn popularno-naukowy Historia Kościoła w cenie 12 zł. Wszystkim solenizantom, jubilatom tego tygodnia, wśród których jest pani Barbara, organistka w kaplicy w piekiełku, składamy serdeczne życzenia. Proszę o nas ogłoszenie. 15 grudnia bieżącego roku odbywać się będą w Tybarku bezpłatne badania mamograficzne, szczegóły na ulotkach i plakatach. Intencje przelane. Jutro o 6 rano dwie intencje. Pierwsza w intencji członki Burzy Kobiet, błogosławionej Karoliny. Za ratunek pani Teresa Piętoń, druga za zmarłą Weronikę Nuzię. We wtorek o 6 za zmarłego Józefa Kitę, 30 dzień po śmierci. W środę dwie intencje o 6 rano. W intencji członki Róży Rodzin Świętej Marty, za ratunek pani Agnieszka Cebula. Druga za zmarłą Janinę Leśnę. O 17 za zmarłą członkini Róży Kobiet Świętej Katarzyny i za zmarłych z rodzin tej róży, zelatorka pani Teresa Kapturkiewicz. W piątek o 6 za zmarłego Henryka Kosińskiego, 30 dzień po śmierci. O 10 za zmarłego Jana Migdała z intencji pracowników firmy Florat. I o 18 za zmarłą Marię Gwizdowską z intencji dyrekcji grona pedagogicznego zespołu szkół Ken. W sobotę o 6 rano w intencji kół koronkowych dziękczynno-błagalnych. W niedzielę o 17 w intencji członki Róży Kobiet Świętej Rity i w intencji rodzin tej róży zelatorka pani Maria Moska. Ponadto w tym tygodniu poza parafią przeświętej ofiarowano za zmarłych Józefa Popule, Stanisława Tłasa, Krystynę Górę, Wojciecha Bańdą, Józefa Kitę,
Henryka Kozińskiego. W minionym tygodniu modlił się pogrzeb świętej pamięci Marii Gwizdowskiej z domu urbańskiej i polecajmy ją miłosiernemu Bogu. Dobry jest.